Drodzy bracia i siostry, szybkimi krokami zbliża się 25 grudnia według kalendarza juliańskiego, dzień świąt Narodzenia Pańskiego. Wszyscy szykujemy się do tego święta i wszyscy czegoś od niego oczekujemy. Pomimo, że dorastamy, starzejemy się, ciągle coś u nas pozostaje z małego dziecka, które oczekuje, co tam pod choinką dla niego przyniesie święty Mikołaj. I wszyscy oczekujemy już, może nie prezentów, ale czasami dóbr materialnych, czasami zdrowia, czasami czegoś dobrego, uśmiechu od bliskiego człowieka, ale kiedy się złapiemy na tym, że doroślejąc, to coraz częściej my powinniśmy obdarowywać swoje dzieci, wnuki prezentami. I to oni od nas oczekują. I wtedy zaczynamy rozumieć, że święta to nie tylko czas otrzymywania czegoś, ale czas, kiedy coś komuś podarujemy. Nie zawsze to będzie podarunek materialny, chociaż czasami zdarza się, że ludzie oczekują od nas również takiego i sporo jest oczekujących na wsparcie, na serce nasze, na dobroć, na miłosierdzie, ale czasami wystarczy uśmiechnąć się do swojego sąsiada, porozmawiać serdecznie ze znajomym, otworzyć serce przed innym człowiekiem, nie pozostawać w swoich celach, które budujemy, bo bardzo często bywa tak, że kiedy siadamy do kolacji wigilijnej, mamy na stole jeszcze jedno naczynie, które oczekuje na gościa. Ale w tym samym czasie drzwi naszego domu są bardzo mocno na kilka zamków zamknięte, żeby ten gość nie przyszedł. Postarajmy się, żeby podczas świąt dostrzec właśnie tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i tych, którzy oczekują od nas serdeczności i tego dobrego uśmiechu. Niech święta Narodzenia Pańskiego będą czasem, kiedy nie tylko będziemy darować, ale w zamian za nasze prezenty otrzymamy również uśmiech i podziękowanie od innych. Niech święta Narodzenia Pańskiego będą dla wszystkich czasem dobroci, szczerości, a Bóg obdarza wszystkich tym, czego oczekujemy i na co w życiu zasłużyliśmy. Zdrowych i pogodnych świąt życzę.